I will show you the way to the Voliera. We can discuss about procedure, what we should do. Let's do. To jest czwarty rejs z kolei, który dzięki programowi, który prowadzi WWF, został przywrócony na naturze. Wcześniej były wypuszczone dwa samce i jedna samica. Rysie są monitorowane, stąd też wiemy dokładnie, co się z nimi dzieje, jakie wybierają lasy, czy sobie radzą, czy polują, czy spotykają jakieś zagrożenia na swojej drodze. Jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się z tymi zwierzętami dzieje, po to, żeby ten program osiągnął swój cel. A celem jest otworzenie populacji w mazurskich lasach. Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat nam się to uda. Wypuszczony ryś to ona, czyli samica, waży 16 kg i 700 gramów dokładnie. Jest to samica w drugim roku życia, więc nie miała jeszcze potomstwa. Mamy nadzieję, że dochowamy się od tej rysicy przychówku. Może jeszcze nie w tym roku, ale mamy nadzieję, że w kolejnym, następne rysie już urodzone tutaj na polskiej ziemi będą nas cieszyć swoim widokiem i śladami, które będą zostawiać na mazurskiej ziemi.